Cześć! Witajcie serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Przychodzę do Was z propozycjami, pomysłami na prezenty. Każdy z nich będzie inspirowany jakimś serialem i kosztowo myślę, że zamkniemy się tak maksymalnie w tej stówce. Także co, bez zbędnych wstępów zapraszam do oglądania. Pierwszą inspiracją na prezent będzie serial Riverdale. Potrzebujemy jakiegoś ładnego pudełka, można je dostać na przykład w Empiku za niewielką cenę. Zamiast takiego gotowego wypełniacza, który też można kupić w Empiku, użyję popcornu. Można go później użyć jako przekąska na jakimś wieczorze filmowym. Tego prezentu użyję wydrukowane specjalnie zdjęcia z postaciami z Riverdale. Dwa zostawię, a resztę ułożę po bokach pudełka. Dokładam także książkę, oczywiście jest ona o serialu. Dokładam też trochę kosmetyków, na przykład maseczkę, kremik do rąk. Nie może zabraknąć czegoś słodkiego, więc wrzucam czekoladę. Dodatkowo do prezentu dodam taki słodki ring do telefonu, który kupiłam akurat na AliExpress. Aby ładniej to wyglądało, dałam taki woreczek z przyczepionymi przypinkami. Miałam je akurat z Riverconu, więc są z Jackheadem i Betty. Na koniec wrzucam jeszcze dwa zdjęcia. Wszystko zamykam i owijam jakimś sznurkiem lub włóczką dla lepszego efektu. I gotowe! Okej, pokażę Wam teraz, jak zamówić takie dokładnie zdjęcia. Potrzebujemy do tego albo laptopa, albo telefon z aplikacją, którą musimy pobrać. Nazywa się Labila, tutaj na pewno z boku pokazuję Wam, jak po kolei co trzeba zrobić. Gdy wchodzimy w tę aplikację, mamy do wyboru różne typy zdjęć. Albumy, zdjęcia kwadratowe, zdjęcia tradycyjne. My klikamy te kwadratowe. Suwaczkiem możecie sobie wybrać ilość zdjęć. My wybieramy tutaj akurat 28. Każdy rozmiar tych zdjęć jest taki sam, 8×8. Klikamy wybierz zdjęcie, musimy dać dostęp do naszych albumów, no i klikamy po prostu zdjęcie. Wybieramy zdjęcie i klikamy zakończ. Nie musicie martwić się o to, że zdjęcia są jakoś źle przycięte, dlatego że wszystko możecie to zrobić w aplikacji. Każde zdjęcie bezpośrednio możecie wybrać czyście, żeby było bardziej z lewej strony, bardziej z prawej. Każde zdjęcie wykadrować, obrócić, przybliżyć. Wszystko to możecie zrobić bezpośrednio w aplikacji, więc nie musicie dorobić tego wcześniej. Gdy wybierzemy wszystkie zdjęcia, przechodzimy do koszyka, wpisujemy nasze dane, adres do wysyłki, wybieramy formę płatności oraz możecie dodać jeszcze jakiś kod rabatowy. My na przykład mamy taki kod rabatowy POPSKŁAD 10, daje Wam minus 10% zniżki na zakupy w tym sklepie do 31 sierpnia, także zapraszam do korzystania. Jest to mega proste w obsłudze, wszystko możemy zrobić bezpośrednio w apce, także aplikację Wam bardzo polecam, ale na stronie internetowej wygląda naprawdę bardzo podobnie. Każda paczuszka przychodzi w takich słodkich opakowaniach, oczywiście tutaj wszystko jest też sznurowane i zdjęcia wyglądają tak, to jest akurat moje zdjęcie z Riverconu. Zdjęcia są naprawdę ładne. Ten materiał jest dość gruby, nie ma tutaj co za dużo mówić, po prostu wygląda to ładnie i można sobie przyczepić na ścianę, zawiesić na sznurku, czy przyczepić na szafę. Także przejrzyjcie sobie tą stronę i zobaczcie, bo myślę, że naprawdę warto. Do drugiego prezentu będziemy potrzebować taką ramkę. Możecie użyć na przykład jakiejś starej ramy po obrazie i przyczepić sznurek oraz małe klamerki. Lub użyć gotowej. Myślę, że znajdziecie taką spokojnie na Allegro. Ponownie potrzebuję zdjęcia. Tym razem inspiruję się tutaj serialem Szkoła dla Elity. Po prostu rozwieszamy zdjęcia na sznurkach tak, jak tego chcemy.
Głównym prezentem tutaj jest oczywiście rama, ale miło będzie dać coś jeszcze. Ponownie użyję pudełka z popcornem. Dołożę jeszcze taki kominek, coś słodkiego, trochę pielęgnacji oraz wkłady do kominka. Paczka dzięki temu będzie przepięknie pachnieć. I gotowe! Do prezentu dołożymy taki słodki słoiczek. Są to po prostu suche składniki na czekoladowe muffinki, do których trzeba dorzucić mokre składniki, które są tutaj wypisane na karteczce, wymieszać, upiec i będą muffinki. Do tego prezentu zainspirowała mnie moja kuzynka, która dała mi bodajże rok temu taki słoik na urodziny. Uważam, że jest naprawdę to genialny pomysł. Dodatkowo w dniu publikacji tego filmu zajrzyjcie na nasze stories na Instagramie, dlatego że spróbuję zrobić te muffinki i je upiec. Zobaczymy, czy one w ogóle wyjdą. Jeżeli jesteście troszeczkę później, to na pewno stories zapisałam i znajdziecie je w wyróżnionych relacjach. To co? Podlinkuję Wam jeszcze w opisie przepis, którym się inspirowałam przy tworzeniu tego słoika, a ja już Wam pokazuję krok po kroku, co tutaj trzeba wrzucić. Co potrzebujemy do takiego naszego słodkiego słoiczka? Przede wszystkim słoik. Ja mam akurat około 750 ml, najlepiej byłby litrowy. 2 łyżeczki proszku do pieczenia. 0,5 łyżeczki sody oczyszczonej. 100 g mąki. 100 g mąki, 2 razy po 100, bo to będą nasze warstwy. Szczypta soli. 70 g cukru trzcinowego. 70 g cukru białego. 2 łyżki kakao. Do tego najlepiej by było, gdybyście jeszcze mieli takie groszki czekoladowe z mlecznej albo gorzkiej czekolady oraz z czekolady białej. Po 1/3 szklanki jednych i drugich. Ja niestety takich nie mam, więc posilę się czekoladą, którą jedyną jaką mam w mieszkaniu, truskawkową, i po prostu ją posiekam. Zobaczymy, czy wyjdzie. Okej, wszystko układamy warstwami, tak po kolei, jak będę Wam mówiła. Na początek wsypujemy pierwszą warstwę mąki, 100 g. Do tego proszek do pieczenia. Soda. Szczypta soli. Teraz warstwa cukru. Mąka. Teraz nasze kakao. Ja już posiekałam naszą czekoladę. Będę ją teraz wrzucać. Gotowy słoik, który widzicie, ma piękne warstwy. Zamykamy. Dodajemy jeszcze karteczkę, gdzie musimy napisać, że trzeba dodać jeszcze jajko, szklankę mleka, 1/3 szklanki oleju, wymieszać, piec 25 minut w 180 stopniach. Taką karteczkę gdzieś przypinamy
Jak widzicie, ja tutaj nie mam zamkniętego słoika, więc ten słoik mi się dosłownie przed chwilą zaciął i nie jestem w stanie tego tutaj przeciągnąć. A tak gotowy słoik, oczywiście zamknięty, to dajemy do naszego prezentu. Oprócz babeczek biorę również pudełko. Tym razem użyję gotowego wypełniacza. Prezent będzie inspirowany serialem Przyjaciele, więc na start idzie książka, którą każdy fan serialu powinien raczej mieć. Do środka wrzuciłam zdjęcia. Mogą służyć jako zakładki. Dokładam też zestaw idealny na relaks z serialem, czyli świeczkę, herbatę, maseczkę i kulę do kąpieli. Na górę daję też zdjęcia z fajnymi cytatami z serialu. I gotowe! To wszystko, co dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że te propozycje przypadną Wam do gustu. Pamiętajcie, że poszczególne rzeczy w prezentach możecie śmiało między sobą miksować. Skupcie się na tym, by prezent był podpasowany pod osobę, którą chcecie obdarować. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie mi o tym znać w komentarzach. Dzięki, cześć!